pracę uczelni i założycieli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Jest mi bardzo miło powitać pana marszałka Adama Jarubasa. I pana wiceministra gospodarki Arkadiusza Bąka. Dzisiejsze spotkanie zgromadziło, myślę, wiele osób, które chcą popierać naszego kandydata i które chcą zadać wiele pytań, które nas nurtują jako społeczność całego województwa, także Ostrowca Świętokrzyskiego, więc o prowadzenie spotkania bardzo proszę pana wiceministra. Dziękuję bardzo. Witamy oczywiście gospodarza uczelni, panią rektor Bożenę Zbowinę. Dziękujemy bardzo, że możemy się spotkać na uczelni. Szanowni Państwo, chciałbym na naszym spotkaniu poświęconym przedsiębiorczości i sprawom biznesu z udziałem pana marszałka Adama Jarubasa przywitać również odpowiadającego za obszar wspierania przedsiębiorczości w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, pana wicemarszałka Kazimierza Kotowskiego. Witamy panie marszałku. Szanowni Państwo, dziękuję za to spotkanie. Ja się cieszę bardzo, jak przedstawiciel rządu, mój kolega Arkadiusz Bąk mówi, że rząd chce rozmawiać z przedsiębiorcami. To jest bardzo dobry prognostyk. Taka mała złośliwość na początek, ale zwracam uwagę, też często posługuje się frazą, mówiąc o kompetencjach prezydenta, że prezydent nie jest premierem, a mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy i to na rządzie spoczywają główne kompetencje w zakresie kreowania życia gospodarczego, społecznego, że oczywiście prezydent ma te enumeratywnie wymienione w Konstytucji zadania w zakresie spraw międzynarodowych, spraw obronności. Stąd jak jestem przy tym obszarze, to chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj pojawiły się informacje też o najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciu w zakresie uzbrojenia polskiej armii, jeśli chodzi o śmigłowce. I warto zwracać uwagę tutaj, to jest też element, który bardzo mocno podnoszę w swoim programie. Dzisiaj nie będę rozwijał szczegółowo tych zagadnień takich ogólnych, skupię się tylko na tych przesłaniach dotyczących gospodarki i przedsiębiorstw, ale zwracam uwagę, że powinniśmy też patrzeć, dokonując tak znaczących zakupów, bo cała wartość tego planu dla wzmacniania obronności Polski to jest 130 miliardów złotych do 2022 roku. Na śmigłowce najprawdopodobniej wydamy około kilkadziesiąt milionów, w tej transzy 12 miliardów złotych. Stąd warto, żeby z jednej strony kupować bardzo dobry sprzęt, ale patrzeć też na możliwości, żeby duża część tych zleceń była realizowana w polskich fabrykach. Mamy takie fabryki przy udziale też kapitału zagranicznego i ważne jest, żebyśmy patrząc na te dwa aspekty dokonywali tych dobrych wyborów. I bardzo mocno podnoszę ten aspekt patriotyzmu gospodarczego. Kupujmy dobre produkty, które są produkowane w Polsce, czy mogą być produkowane w Polsce. To jest dzisiaj zadanie dla władz właśnie rządowych, dla Ministerstwa Obrony Narodowej, ale też prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mieć jakby poczucie też odpowiedzialności za ten wymiar właśnie tej działalności, czyli również korzyści dla polskiej gospodarki, nie tylko jednoaspektowe spojrzenie na jakość uzbrojenia. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że taką kompetencją prezydenta jest ta dbałość też o dziedzictwo kulturowe, o pamięć. Dwa zdania, zanim dojdę do gospodarki, zwrócę uwagę na to, co się ostatnio zadziało ze sprawą takich mało odpowiedzialnych wypowiedzi polityków zagranicznych. Moim zdaniem prezydent powinien być też takim strażnikiem dobrego imienia Polski i Polaków i reagować na takie wypowiedzi, jaka przydarzyła się szefowi FBI. Za moment będziemy po prostu kierowani, być może taką fałszywą poprawnością, musieli pytać o zgodę na organizację uroczystości 1 września związanych z wybuchem wojny. Także tutaj, korzystając też, że jestem w moim województwie u Państwa, zwracam uwagę, że też potrzebujemy jasnego postawienia
takich akcentów w tej polityce historycznej i to jest też zadanie dla prezydenta. Szanowni Państwo, no ktoś może zapytać, jakie są kompetencje prezydenta i skąd on może jak gdyby czerpać zainteresowanie też takimi problemami, czy on się w ogóle tym powinien zajmować. Ja jak czytam konstytucję, to jeszcze raz powtórzę, są tam wypisane te zadania dla prezydenta, ale generalnie jak czerpiemy z tego ducha konstytucji, z tego, że prezydent jest strażnikiem właśnie tego dokumentu, w którym są opisane prawa, obowiązki obywateli, ale też zobowiązania państwa wobec obywateli, to jednak jednym z zapisów jest społeczna gospodarka rynkowa, jest prawo do swobodnej działalności gospodarczej. Stąd prezydent powinien być aktywny właśnie też w tym obszarze. I ja się cieszę, kolega minister za moment zaprezentuje założenia ustawy działalności gospodarczej, takiego dokumentu, który będzie takim kodeksem dobrych praktyk kontaktów administracji z biznesem, żeby dać taki sygnał dla przedsiębiorczości, żeby państwo było bardziej przyjazne. Wiem, że to jest truizm, że słyszymy od lat, że była nawet taka komisja w parlamencie, która tak się nazywała, ale dzisiaj wiele jest takich przykładów, gdzie brzydko można powiedzieć, traktujemy tych przedsiębiorców, tych najbardziej aktywnych ludzi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność prowadzenia firmy, zatrudniają osoby, czyli można powiedzieć, biorą też odpowiedzialność za przyszłość, za godne życie tych rodzin, jednak jako potencjalnych oszustów. I tutaj, zwłaszcza na styku z administracją skarbową, to trzeba uzdrowić, unormalnić te relacje. A jest wiele przypadków, przedsiębiorcy bardzo często zwracają uwagę właśnie na tę dotkliwość służb skarbowych. Są tysiące firm, które upadły w Polsce przez niejasne przepisy, przez to, że jakiś urzędnik w jakimś urzędzie skarbowym czy w innym po prostu uparł się, żeby udowodnić, że to on ma rację. Nie może do takiej sytuacji dochodzić i moim zdaniem prezydent może być takim strażnikiem, czy takim kapitanem, używam frazy nieurzędniczej, czy nazwy takiej, który będzie dbał o to, aby tak nie dochodziło, aby państwo było bardziej przyjazne. Przykład z innej branży, że jednak czasem jest inaczej, czy bardzo często inaczej, to są te przykłady zachowań komorniczych, gdzie jak gdyby kwestionowane jest prawo własności. Każdy z nas mógłby być takim właśnie odwiedzonym przez komornika, który powie, pan się tak nazywa, ale ja się tak nie nazywam, ja nie jestem tym kimś, o kogo pan chodzi. Nie, ja uważam, że się pan tak nazywa, biorę właśnie, zajmuję panu tu samochód, ciągnik, coś jeszcze. To pokazuje, że jest coś nie tak, że jakość pracy tych różnego rodzaju segmentów państwa nie jest najwyższa i musimy doskonalić prawo, aby ono było jeszcze, no, po prostu było przyjazne dla obywatela. W przedsiębiorczości jest wiele różnego rodzaju ograniczeń, certyfikatów, zaświadczeń i zadaniem państwa jest dokonywanie permanentnego ich przeglądu i w celu właśnie usuwania tych właśnie barier. Jest też skądinąd taka prawidłowość, że jak się usunie jedną, to natura i natura właśnie urzędnicza. Ja mówię to też jako urzędnik. Znam jak gdyby słabości urzędników. W to miejsce wymyśla całą masę różnego rodzaju innych ograniczeń. Potrzebujemy tego dialogu, potrzebujemy lepszych, skutecznych metod komunikacji przedsiębiorstw z organami państwa, jeśli chodzi o przygotowywanie dobrego prawa. W Wielkiej Brytanii jest taka platforma właśnie zbierania różnego rodzaju uwag po to, aby prawo było bardziej przyjazne. To Red Tape Challenge to się nazywa. Może warto właśnie dać tym 3 milionom przedsiębiorców prawo wypowiedzenia się i pokazania takich absurdów, które w wielu miejscach są. Potrzebujemy więcej mediacji. Natura pokazuje, że spór jest nieunikniony, ale nie z każdym trzeba iść do sądu. Długotrwałość, zwłaszcza w sprawach postępowań, zwłaszcza w sprawach sądowych, często powoduje ogromne koszty i te sądy, sprawy trwają po 4-5 lat. Trzeba tutaj wdrożyć, kolega minister pewnie o tym powie, jest zamiar ustanowienia mediatorów, którzy mogliby pomagać właśnie i taniej i szybciej rozstrzygać te konflikty.
To, na co utyskują też przedsiębiorcy, to interpretacje podatkowe różnych organów z różnych miejsc, często w takich sprawach skrajnie różne interpretacje szczegółowe. Potrzebujemy raczej takiej interpretacji ogólnej i ona będzie i tańsza dla aparatów skarbowych i państwo na tym skorzysta. Potrzebujemy też, i mówiłem o tym podczas konferencji takiej, zrobiliśmy konwencję gospodarczą, a jak patrzymy na wyż demograficzny, na to młode pokolenie, które wchodzi dzisiaj na rynek, które oby nie musiało wyjeżdżać z Polski, bo to jest największa tragedia ostatnich lat, że tak wielu Polaków w ciągu tych 10 lat zdecydowało się wyjechać z kraju. I dzisiaj trzeba robić wszystko. I to jest zadanie dla wszystkich najwyższych władz, dla prezydenta, dla premiera, żeby spowodować, żeby jakaś część, ta, która będzie chciała do Polski wrócić, mogła to zrobić, żeby nie pracować na zmywaku w Anglii, na robotach budowlanych w Niemczech. Ale po to musi być jeszcze bardziej przyjazne prawo działalności gospodarczej, muszą być niższe podatki, łatwiejsze prowadzenie biznesu. Jak pytamy dzisiaj młodych ludzi, pewnie jakbyśmy tutaj u pani rektor, za co dziękuję, bo przepraszam, tak chcę pogonić trochę tutaj tematycznie, bo jedziemy do Ożarowa jeszcze, że nie podziękowałem za to, że możemy dzisiaj w ogóle tutaj u pani się spotkać, ale jakbyśmy zapytali absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu tutaj, którzy wchodzą na rynek, zastanawiają się, czy założyć własną działalność gospodarczą, czego się najbardziej boją, to jednak największa ich część wskazuje na obciążenie związane z ubezpieczeniami. Z ZUS-em wysokim, który trzeba płacić, a stąd jest idea, żeby dać możliwość dla tych startupów czy młodych firm rozliczenia tej składki w okresie do 5 lat, czyli dojścia do maksymalnej składki w dłuższym okresie, żeby był ten czas na okrzepnięcie tej firmy, na zdobycie kompetencji, takiej pewności działania na rynku. To myślę jest taki bardzo, bardzo konkretny, a też nie rodzący bardzo dużych skutków dla budżetu punkt programu i warto to podnieść. Trzeba odbudowywać szkolnictwo zawodowe. To wiem, że mówię truizmami, ale często niektóre rzeczy trzeba powtarzać do znudzenia i też tworzyć realne zachęty, żeby się to działo. W 90-tych latach państwo polskie, rząd wówczas zdecydował jednak od odejścia, na odejście od wspierania systemu szkolnictwa zawodowego. Bardzo na to narzekają pracodawcy, rzemieślnicy. I tutaj musimy ten system dualny, teraz nazywamy, budować, gdzie łączy się naukę z praktyką i tej praktyki jest więcej, zdecydowanie więcej. I też programy, które daje nowa perspektywa. Te fundusze unijne, które zaraz się rozpoczną, dadzą taką możliwość, żeby na te programy staży, praktyk pozyskiwać pieniądze, żeby one były realizowane właśnie w zakładach pracy i żeby dawały takie realne szanse do nawiązywania relacji z dobrymi pracownikami, takich właśnie większych gwarancji na to, że jak ktoś będzie się starał, to też będzie miał większą szansę do znalezienia pracy. Musimy wspierać rzemiosło i spółdzielnie. Temu może służyć wzorowane na francuskim, bardzo przyjaznym dla firm rodzinnych rozwiązanie podatkowe, gdzie właśnie w oparciu o rodziny koszty funkcjonowania tej podstawowej pomocy społecznej oblicza się obciążenia podatkowe. Wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one są podstawą naszej przedsiębiorczości. Dzisiaj tutaj jest generowane 2/3 polskiego PKB. Szanowni Państwo, o tych wyzwaniach demograficznych wspomniałem. To jest bardzo dzisiaj ważne, żebyśmy te dwie sprawy bardzo mocno łączyli. Bo jak patrzymy na to, co może dzisiaj pomóc polskiej gospodarce i temu, żeby nas nie ubywało, tak to kolokwialnie powiem, to z jednej właśnie strony lepsze przepisy, większe udogodnienia dla prowadzenia gospodarki, ale również wsparcie polskiej rodziny. Tymi projektami, tymi pomysłami, takimi jak już są realizowane ze sprawą ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, dłuższe urlopy rodzicielskie, ale też właśnie
płatne urlopy rodzicielskie, które wejdą od stycznia przyszłego roku dla mam, które są studentkami bezrobotnymi, bo one nie miały do tej pory takiego wsparcia. Szanowni Państwo, mam świadomość tego, że tych wątków, które trzeba podjąć podczas dzisiejszej dyskusji, jest bardzo wiele. Pewnie najwięcej pytań będzie dotyczyło tego, nad czym dzisiaj rząd pracuje, bo to rząd ma właśnie te większe kompetencje w tym zakresie. Ja chcę Państwa przede wszystkim zachęcić do tego, żebyście nie tracili wiary w to, że możemy tworzyć razem takie wspólnotowe relacje, dobre prawo, też w relacji z samorządami, bo te samorządy tutaj, w gminach, w mieście, mogą też być aktywne i wiele robią, aby warunki funkcjonowania polskich firm były lepsze. Wchodzimy za moment też w obszar dotacji unijnych. 1,5 miliarda złotych w regionalnym programie operacyjnym u nas w Świętokrzyskim będzie dostępne właśnie dla firm. Zachęcam, już dzisiaj trochę zjadam chleb teraz Kaziowi Kutowskiemu, ale zachęcam do tego, żeby się zainteresować tymi dotacjami, a również instrumentami zwrotnymi, pożyczkami, poręczeniami, które mają w swoim założeniu właśnie wytworzyć taki bardziej przyjazny klimat dla prowadzenia biznesu. Mamy świadomość, to jest truizm też, że potrzebujemy dzisiaj więcej innowacji w polskich przedsiębiorstwach, że aby konkurować na tym wielkim globalnym rynku, już te naturalne przewagi, niższe koszty pracy, niższe koszty generalnie nam się jak gdyby wytracają, musimy konkurować jakością. Są znakomite przedsiębiorstwa tutaj w Ostrowcu, w tym regionie, które znam, które kooperują na całym świecie, nie mają barier przed tym wyjściem go global i pokazują, że można odnosić sukcesy na rynkach globalnych i życzę Państwu, żeby działo się to dalej przy wsparciu uczelni też tutaj, która ma już swoją renomę i wykształciła wielu znakomitych fachowców. Życzę, żebyśmy mogli połączyć siłę szkolnictwa, administracji, innowacyjnych przedsiębiorstw. Kiedyś Waldemar Pawlak, który słynął z takiej bardzo konkretnej wypowiedzi, zawarł bodaj precyzując wyzwanie dla strategii 2010 w 4 takich punktach. Potrzebujemy dzisiaj aktywnego społeczeństwa, innowacyjnej gospodarki, sprawnej administracji i dobrych regulacji prawnych. To jest najbardziej dla mnie syntetyczna definicja tego, czego dzisiaj Polska w ogóle potrzebuje. Także życzę Państwu, żebyśmy żyli w takim kraju, kiedy będzie więcej tej przyjazności, więcej aktywności, innowacyjności i normalności, czego Państwu sobie życzę. Pozdrawiam serdecznie. Ale najważniejsza. Prawo działalności gospodarczej, coś, co było już w debacie publicznej, pewnie Państwo nieraz słyszeli, nazywane konstytucją dla przedsiębiorców. Jeden z resortów powiedział, że w całości trzeba ją wyrzucić do kosza. To dobry objaw, bo to jeśli administracja mówi, że coś jest niedobrego na wstępie, to znaczy, że ja tego nie powiedziałem, ale tak. Także jeden z resortów miał do tego dosyć sporo uwag. Proszę Państwa, zacznę od krótkiego wprowadzenia. Nie będę mówił o tych rzeczach w szczegółach, ale polska gospodarka, o tym mówił tutaj w tej sali premier Pawlak swego czasu, ma tak naprawdę ogromny potencjał sama w sobie i w potencjale ludnościowym i w młodej, wykwalifikowanej sile, w tym, co potrafimy robić bardzo dobrze. Jesteśmy na uczelni wyższej, czyli kształcić ludzi, ten kapitał ludzki mamy wykształcony bardzo, bardzo dobrze. Rzecz w tym, jak zawsze powtarzamy, żeby z kapitału ludzkiego powstał kapitał społeczny. Jak Państwo widzą, w ciągu ostatnich 10-20 lat polskie PKB rośnie w sposób zrównoważony. To jest bardzo celowe działanie takie, aby nie powodować pików i spadków. I Polska jest jedyną gospodarką w Europie, która przez te lata notowała wzrosty. Nie są to wzrosty jakieś ogromne rok do roku. Jak Państwo widzą, ten trend jest jednak bardzo trwały, bardzo równy. I również w ostatnim roku wzrost gospodarczy mierzony makrowskaźnikiem PKB też rośnie i według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2019 ten trend, tak jak widać po tych wykresach, również planowany jest rosnący. Tutaj mamy PKB per capita, jak Państwo widzą, dość duże, ale to jest porównanie siły nabywczej krajów.
coś, co nazywane jest w pewnym sensie no, odniesienie do tak zwanego indeksu McDonald's, tak? Czy burger? Tego burgera, za ile można kupić burgerów za daną płacę w danym kraju. Więc ten parytet siły nabywczej tutaj jest uwzględniony. Rzeczywista PKB liczona na mieszkańca jest mniej więcej o 10 tysięcy niższa. Ale to będzie za chwileczkę widać. Jak Państwo zobaczą jeszcze obroty handlowe, to jest coś, czym nasza gospodarka się chwali, o czym mówił Pan Marszałek, że bazujemy coraz częściej na jakości produktów. A kiedy to widać? W eksporcie. Kiedy rywalizujemy z innymi krajami, do tej pory wykorzystywaliśmy proste metody konkurencyjności, to jest głównie oparte o koszty produkcji, o koszty siły roboczej. Dzisiaj sztuka w tym, aby konkurować jakością i nasze firmy coraz częściej na rynku zewnętrznym są również wśród nas, wśród wyróżnionych firm, te, które produkują na eksport i są bardzo mocnym eksporterem, nie dlatego, że są tanie, ale dlatego, że są bardzo dobre. I ta przewaga konkurencyjna jest tak naprawdę tym, na czym można budować trwały wzrost. Jak Państwo widzą, w ostatnim roku eksport nasz nadal rośnie. Główne kierunki naszego eksportu, jak Państwo widzą, pewnie większość osób, która widzi pierwszą piątkę naszych eksporterów, pyta się, a gdzie jest Rosja? Nie ma Rosji w pierwszej piątce kierunków naszego eksportu. Jest za to w pierwszej piątce kierunków importu. Natomiast w przypadku eksportowym, proszę Państwa, nie jest to jednak tak, jak się często mówi, że ponieważ nie jest wartościowo Rosja w pierwszej piątce naszego eksportu, że nie ma problemu związanego z embargami. Jest ogromny problem, dlatego że jak spojrzymy w sektory, to są sektory takie, w których 80% naszego eksportu to jest Rosja. I w takim momencie dywersyfikacja tego eksportu, przeniesienie go gdzie indziej jest szalenie trudne. I problem dla danej branży jest gigantyczny. I tutaj jakbyśmy weszli w produkcję mięsa wieprzowego, w produkcję nabiału, tu prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wie o tym doskonale, że ogromne udziały naszego handlu zagranicznego to jest wschód. Natomiast tutaj, proszę Państwa, jest to związane w dużej mierze ten eksport ze związaniem się z rynkiem europejskim w wspólnym cyklu produkcji. To powoduje pewnego rodzaju też import zaopatrzeniowy, no ale zawsze w eksporcie mamy przewagę i ten bilans handlowy jest dodatni, ale już do ostatniego slajdu z tych ogólnych. To jest, proszę Państwa, też pokazanie, w jaki sposób zmienia się postrzeganie Polski w rankingach światowych. Znaczy rok do roku Polska notuje wzrost w tych rankingach. Zauważyłbym tylko ten ostatni wskaźnik, który pokazuje, że w ciągu ostatniego roku zanotowaliśmy o 3 miejsca spadek w światowym roczniku konkurencyjności. Wynika to z tego właśnie, że pewna część przepisów podatkowych w Polsce jest oceniana jako bardzo skomplikowana i oceniany tam jest stopień zmian, częstość zmian tego prawa podatkowego. Tu niestety jesteśmy nadal, mimo już wprowadzenia z inicjatywy resortu gospodarki, dwóch terminów, w których mogą zmieniać się przepisy podatkowe w roku, ograniczenia tego do dwóch terminów, to nadal jest to bardzo dużo. I tak jak widzicie Państwo po tych wykresach, mniej więcej ta sytuacja w naszym otoczeniu konkurencyjnym krajów rośnie. Natomiast nie jest to w ocenie naszego resortu wystarczające i trzeba nowego podejścia do relacji między właśnie nowego otoczenia dla przedsiębiorców. I taki jest cel nowego prawa działalności gospodarczej. Coś, co ogólnie opisuje się jako poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodne z misją ministerstwa, ale tak naprawdę chodzi o to, aby zebrać wszystkie akty prawne, wszystkie zasady, które funkcjonują w dziedzinie przedsiębiorczości, są takim z angielskiego mi się core business kojarzy, z takim jądrem działalności gospodarczej, aby zapisać w jedną ustawę, a wszystkie inne przepisy wyrzucić z tej ustawy. A początkowe założenie było takie, żeby miała ona 20 artykułów, żeby była mała, zwarta i prosta do przejrzenia, żebyśmy nie musieli mielić, mówiąc kolokwialnie, dziesiątek artykułów. Natomiast no, w tej chwili tych artykułów jest nieco więcej, ale mimo wszystko nadal jest ta ustawa zwarta i nieduża. I celem jest również, tak jak powiedziałem, oddzielenie od przepisów bieżących, dlatego CIDG rejestr, który w resorcie znajduje się w moim zakresie nadzoru, również jest wyłączony z tej ustawy. Będzie w ustawie oddzielnej, która będzie regulowała sposoby wpisywania w zawieszanie działalności gospodarczej. Po to, proszę Państwa, żeby przy pokusie zmiany przepisów rejestrowych nie naruszać tych głównych zasad. Bo zawsze jest tak, że jak się jakąś ustawę nowelizuje, ktoś coś dopisze, gdzieś coś zmieni. I może być taka sytuacja jak w przypadku odrealniania ziemi na terenach miejskich, gdzie mieliśmy specjalną ustawę, która odrealniła, czy uprościła odrealnianie tej ziemi, a potem ustawa środowiskowa to wycofała. Jak mi powiedzieli senatorowie, zrobiliśmy to nieco przez przypadek.
Żeby nie było takich przypadków, to chcemy te przepisy wyodrębnić i uczynić je po prostu nienaruszalnymi. Terminy, to krótko powiem, jakie są terminy. Jesteśmy już po Komitecie Rady Ministrów, jesteśmy na ostatnim etapie Rady Ministrów. Proszę Państwa, mamy dwie uwagi. Już tylko resort gospodarki ma dwie uwagi do rozstrzygnięcia. Z początkowej liczby ponad 300 uwag. Główna część uwag pochodziła od administracji. Przedsiębiorcy głównie, czy organizacje przedsiębiorców w konsultacjach głównie kierowali pozytywne słowa, a jedyne pytanie dotyczyło tego, czy zdążycie. A według terminów zapisanych u pani premier w priorytetach i u marszałka Sejmu zdążymy, ale no wszystko w rękach parlamentu będzie już, kiedy ta ustawa na początku maja trafi do Sejmu. Jak ona była pisana, proszę Państwa, tam nie znajdzie się w sumie, rewolucyjna ona jest w całości, natomiast poszczególne zapisy są wyciągiem z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I te przepisy, ten dorobek orzeczniczy został ujęty również w te przepisy. Rozmowy z przedsiębiorcami, ja zaznaczyłem również w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo mamy taki ciekawy kazus, który omawialiśmy tu w Ostrowcu, gdzie mieliśmy dwie strony medalu. Z jednej strony deregulację polegającą na dostępie do działania, wolności działalności gospodarczej maksymalnej, zdjęcia certyfikatów, zdjęcia poszczególnych uprawnień, a z drugiej strony mieliśmy zapewnienie jakości działania tego przedsiębiorcy. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zakłada w CIDG w ciągu godziny działalność gospodarczą i jutro jest specjalistą w jakiejś branży, która wymaga określonej jakości usług. Pan marszałek o tym mówił, o tej jakości, o tym powrocie do tradycji czeladników, o etosie zawodów. I też to zwarcie tych wniosków mieliśmy w Ostrowcu i też znajdziemy część tych wniosków w tej dyskusji, w tej ustawie. I proszę Państwa, też analiza poprzednich ustaw, bo tutaj również w Ostrowcu mówiliśmy o ustawie Wilczka, że najlepiej by było wrócić się do ustawy Wilczka. Niestety nie we wszystkim się da. Niestety ta ustawa była w zupełnie innym otoczeniu prawnym. Niestety wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Masę przepisów, które dzisiaj również dla przedsiębiorców jest pomocowych, byłyby niemożliwe w tamtym systemie prawnym. Poza tym to, co dobre z tej ustawy, postaraliśmy się wyciągnąć i za chwilę Państwu też pokażę. I jedna uwaga. Zanim już konkretne przepisy, to nie jest ustawa likwidująca bariery. To nie jest ustawa deregulacyjna. Ustawy deregulacyjne będą nadal prowadzone w ramach pakietów deregulacyjnych, natomiast tu chodzi o to, aby uporządkować relacje i, jak to ładnie napisano, przenieść na grunt prawa materialnego orzecznictwa. I tak jak to jest cytat z preambuły tej ustawy, że podstawowym jej celem jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, przy tym powiem Państwu jedną rzecz, otrzymałem od w sytuacji, w której rozmawialiśmy o handlu przez internet, znaczy konkretnie alkoholem. U mnie jest, w moim zakresie jest gospodarka elektroniczna i kierują z jednym resortów korespondencję, że w zasadzie dzisiaj mogę kupić przez internet, na przykład na Słowacji, skrzynkę whisky i ta skrzynka whisky do mnie dojedzie, do Ostrowca. Do domu dojedzie ta skrzynka whisky, więc generalnie jakby przeciwdziałanie alkoholizmowi jest na tym samym poziomie, czy by to była firma w Słowacji, czy w Polsce. Internet jest odmiejscowiony. Dostałem taką odpowiedź od jednego z resortów, że nam się w resorcie gospodarki tak wydaje, że wolność gospodarcza jest naczelnym prawem w Polsce. No powiedziano, że nie, bo naczelnym prawem jest ochrona przed alkoholizmem. I tak każdy ze swojej strony mówi, że jest najważniejsze. No w tej ustawie będziemy podkreślać, że absolutnie jest to jedna z konstytucyjnie przecież zapisanych wolności. I pierwszą zasadą, pierwszym przepisem, który funkcjonuje w ramach tej ustawy, jest zapisanie, że podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego. Z zachowaniem oczywiście nie przekraczania przepisów prawa, ale podmioty, równość wobec prawa jest dla wszystkich podmiotów. Mają być traktowane dokładnie w taki sam sposób, w tej samej sytuacji. Od razu powiem Państwu, wszystkie przepisy, które tu założycie, powiecie, przecież to powinno być oczywiste, to jest oczywiste. Problem w tym, że tego nie ma zapisanego w ustawie. Trochę kazus prawa Jaroszewicza, czyli nie było zapisane, że nie wyrzucajcie z pociągu, to by nie wyrzucali. Przedsiębiorca musi mieć podstawę prawną, na podstawie, którą wykorzysta do rozmowy z administracją. Tu są te sprawy zapisane, administracja w większości odpowiadając mówiła, przecież my to stosujemy. Odpowiadaliśmy, skoro to stosujecie, to zapiszmy. No i tu się pojawia problem, ale nie da się do końca. Okazało się, że się da i te zapisy się, proszę Państwa, pojawiły. Ustawa Wilczka. Co nie jest zabronione, prawem jest dozwolone.
Ten zapis będzie w tej ustawie i to jest podstawowa zasada, o której mówimy. Przedsiębiorca nie będzie działał w takich warunkach prawnych, że musi najpierw dostać zezwolenie na coś, żeby móc działać. Dopóki nie ma prawnego zakazu, może podejmować taką działalność. Czyli to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, to jest chyba najlepsza zasada z ustawy Wilczka, przytoczone, powtórzone w prawie działalności gospodarczej te przepisy będą... Znaczy nie jest to rupta co chceta tak do końca, no, może chodzi o pewne uregulowanie, odwrócenie sytuacji. To przedsiębiorca ma prawo, a nie przedsiębiorca musi się o to prawo starać. I normą jest, proszę Państwa, w tej ustawie, jako norma przyjęta jest to, że obywatele działają w sposób wolny, a ograniczenie ich wolności może następować w sposób wyjątkowy. Odwrócenie tego, co było normą, w tej chwili będzie to wyjątkiem. Przyjazna interpretacja przepisu, proszę Państwa, ten zapis mówi o tym, że jeżeli pojawią się wątpliwości, to jest trochę in dubio pro tributario. To, co mówimy również w przepisach podatkowych, to, co leży w Sejmie w tej chwili. Wątpliwości dające się rozstrzygnąć, rozstrzyga się, czyli nie dające się jednoznacznie ustalić, rozstrzyga się na korzyść przedsiębiorcy. Bardzo prosta zasada, ale bardzo potrzebna, czyli nie będzie można orzec na niekorzyść przedsiębiorcy, to nie przedsiębiorca będzie miał udowadniać swoją rację. Jeżeli urząd nie wykaże, jeżeli organ administracyjny nie wykaże w sposób bezsporny swoich racji, musi przyznać rację przedsiębiorcy. Zasada wspierania przedsiębiorczości jest bardzo ciekawa, że ona brzmi, wiecie Państwo, jaka jest różnica między wspieraniem a popieraniem. Miałem okazję na jednym z komitetów stałych Rady Ministrów dyskutować o tym w sprawie ustawy o konsulach. Zapisano w projekcie ustawy, że konsul popiera rozwój działalności gospodarczej. My odpowiedzieliśmy, że my popieramy konsulów, a wspierać ich nie będziemy. Spowodowało to na komitecie przepisanie tego, że wspiera. Czy wspiera jest działaniem czynnym, aktywnym, a popierać, no to popieranie jest jakby wyrazem woli, tak? A nie działaniem. Dlatego częściowe utrzymanie przepisów swobody działalności gospodarczej będzie zmienione w taki sposób, że to będzie czynna działalność administracji, ona dzisiaj istnieje. To też tak na tym marginesie, w tym momencie chciałbym zaznaczyć, proszę Państwa, że my tutaj nie wylewamy kubła pomój na administrację, broń Boże. My tylko mówimy, że jest część przedsiębiorców, część urzędników, którzy zachowują się gdzieś tam na granicach, ale jest ogromna masa przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z prawem i nie wolno ich za to rzucać do jednego worka z tymi, którzy nie działają, ale z drugiej strony jest ogromna masa urzędników, którzy trzymają się prawa z jednego prostego powodu, bo jeśli odejdą na krok od niego, to zostaną o coś oskarżeni. Dla swojego bezpieczeństwa. Chcemy im dać możliwość też działania w sposób ustawowy, prawny, w sposób aktywny w stronę przedsiębiorcy. To jest zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Rozwinięcie, poszerzenie tamtej zasady, o której mówiliśmy o rozstrzyganiu, jeśli nie da się ustalić, to orzekamy na korzyść przedsiębiorcy. Tutaj rozszerzane jest to w ten sposób, że podstawą założenia jest to, że przedsiębiorca złożył dane prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i tylko jasne stwierdzenie, że tak nie jest, uprawnia do urząd do działania niezgodnie z oczekiwaniem przedsiębiorcy. Zasada praworządności i zakazu nadużywania uprawnień, te przepisy, Szanowni Państwo, stanowią głównie o kontroli. Kontrola będzie dosyć mocno ograniczona. Kontrola u przedsiębiorców będzie bardzo mocno ograniczona. Będzie przedsiębiorca miał prawo zażądać kontroli łącznej, będzie miał określone okresy wolne od kontroli, jak również za chwilę będzie w jednym z tych przepisów ciekawostka dotycząca karania przedsiębiorców, ale to też za chwilę. Zasada obiektywizmu. To są, proszę Państwa, też takie oczywiste zasady, to znaczy nie można kierować się różnymi kryteriami. Znało, że wystarczy. Jest, ale my uznaliśmy, że jeszcze nie. Szanowni Państwo, więc tak, obiektywizm polega na tym, że nie wolno do tej samej sprawy w dwóch różnych przypadkach zastosować innych kryteriów, czyli musi być jednolite postępowanie w takich samych przypadkach w stosunku do tych samych firm. To też, o czym mówił Pan Marszałek, czyli te różne interpretacje w takich samych sprawach. Na podstawie tej zasady przedsiębiorca będzie mógł zażądać jednakowego potraktowania go przez Urząd Administracji. Zasada jednokrotnego przekazywania informacji. Bardzo ciekawa zasada. Dzisiaj Państwo składacie do Urzędu A informację pochodzącą z Urzędu B i musicie przynieść zaświadczenie, wyciąg z rejestru i tak dalej. Jeżeli administracja posiada taką informację, bez względu na to, w jaki sposób ją pozyskała, ma obowiązek sama sobie tą informację pozyskać. Przedsiębiorca nie będzie biegał z kwitkami od urzędu do urzędu. To bardzo długo
było dyskutowane i to bardzo długo było rozmawiane, w jaki sposób tak ma być. No, ta zasada będzie obowiązywała w tej ustawie, jest wykonalna, nad tym też mówimy o rejestrach państwowych, w jaki sposób będzie to sprawnie działało, bo też nie chodzi o to, żeby zakłócić działalność administracji. Zasada proporcjonalności. Działania administracji będą proporcjonalne do podejmowanych działań, do zachowania przedsiębiorcy. Czyli jeżeli będą stwierdzone uchybienia, to urząd ma prawo wyłącznie miarkować karę. Dzisiaj w sądach jest taka zasada, że miarkuje się karę, że nie można ukarać nieproporcjonalnie do przewinienia. Taka sama zasada będzie w tej ustawie w stosunku do przedsiębiorców. Ciekawa zasada uprawnionych oczekiwań. To znaczy, jeżeli w przeszłości podejmowane były przez organ administracji rozstrzygnięcia w określonej sprawie, przedsiębiorca ma prawo domniemywać, że w jego sprawie będzie wydane dokładnie takie samo rozstrzygnięcie. To jest też zasada pewnej ciągłości i równości wobec prawa podmiotów. I też druga część tego przepisu mówi o tym, że jeżeli organ w sposób jasny zakomunikował przedsiębiorcy, że jak będzie jego sprawa załatwiona, to jest to oświadczeniem związane. Są oczywiście wyjątki. Jeżeli ten komunikat był niezgodny z prawem, lub zmieniły się przepisy, na podstawie których to wydaje. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca ma prawo mieć uprawnione oczekiwanie do wydania określonej decyzji. Zasada profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji. Tutaj mówimy o tych czeladnikach w cudzysłowie, czyli o tym certyfikowaniu zawodów i nauce i jakby poszanowaniu dla rzemiosła. Te przepisy, proszę Państwa, w powiązaniu też ze wzmocnieniem izb gospodarczych będą utrzymane. Czyli nie będzie sytuacji takiej, że uwolnimy rynek gospodarczy zawodów całkowicie. Nie będzie takiej deregulacji zawodów, że każdy będzie mógł od jutra stać się spawaczem bez żadnych uprawnień. Więc to jest też zagwarantowane w tych zasadach, też jest pewnym kierunkiem dla dalszych kroków administracji. Zasada udzielania informacji, pomocy, to jest zapisane to, co część gmin realizuje, ale chcemy, żeby to było normalną zasadą wszędzie, że organ wydający decyzję prowadzi przedsiębiorcę za rękę. Czyli mówi, jakie kroki są potrzebne, aby uzyskać pozytywną decyzję. Co musi przedsiębiorca zrobić? Chyba przedostatnia. Zasada polubownego rozwiązywania sporów i załatwiania spraw. Dzisiaj przedsiębiorcy tracą mnóstwo pieniędzy na spory sądowe i mnóstwo czasu i na dodatek niewiele z tego wychodzi. No z takiej przyczyny, że spór sądowy jest jedyną w Polsce formą sankcjonowaną rozstrzygnięcia sporu finansowego, często podatkowego. Dzisiaj dzięki ustawie mediacyjnej, która równolegle do tej jest procedowana, ta zasada będzie tutaj zawarta, powstaną centra mediacyjne, o których wspomniał również pan marszałek, i mediator będzie miał, jego rozstrzygnięcie będzie równe rozstrzygnięciu sądowemu. Więc te postępowania będą krótsze, one będą skłaniały też do takiego rozumienia tego, że problem w gospodarce zazwyczaj jest po obu stronach. Nawet w kredycie, kredyt jest problemem nie tylko dla kredytobiorcy, ale też dla kredytodawcy. I krótko na koniec. Zakaz nakładania dodatkowych wymogów. Identyfikacja przedsiębiorcy wyłącznie po numerze NIP. To taka ciekawostka, wiecie Państwo, że potrzeba było zmiany 49 ustaw, żeby umożliwić identyfikowanie tylko po numerze NIP. W 49 ustawach będzie zmiana w związku z tym. To już pokazuje, jakie rozproszenie administracji prawa mamy w stosunku do przedsiębiorcy. Blisko 50 ustaw, które mówią, jak Państwo macie się identyfikować w urzędach. Też dzięki takim pracom, jak przy tej ustawie, rząd czasem otwiera szeroko oczy i mówi, no rzeczywiście. No i w tym wypadku ta zmiana będzie wykonana. Terminowe rozpoznanie mamy i będzie utrzymane. Nakaz przyjmowania niekompletnych wniosków mamy i będzie utrzymane. Projekt rozstrzygnięcia w decyzji w sprawie administracyjnej. Przedsiębiorca będzie mógł zażądać projektu rozstrzygnięcia, to o czym mówiłem, o możliwości oczekiwania rozwiązania sprawy. A też ciekawostka ostatnia, możliwość przejęcia obowiązków przez przedsiębiorcę. Dzisiaj mamy taką sytuację, że organ administracji nie może wydzielić, ma trudności w wydzieleniu przedsiębiorcy części obowiązków związanych z wykonaniem sprawy. Najbardziej odczuwalne jest to w geodezji. Geodezja ma określone siły i środki, nie ma tylu, też nie chcemy chyba jako obywatele, nie chcemy, że administracja była tak wielka, żeby była każdą sprawę w stanie załatwić od ręki, tak? To też jest pewna potrzeba dostosowania. I przedsiębiorcy będą mogli na przykład w dziedzinie geodezji przejąć mapy, oczywiście nieodpłatnie, przejąć mapy od zasobu geodezyjnego, wykonać pracę, którą wykonuje techniczną, którą wykonuje administracja, czyli na przykład nałożyć rastry,
zwrócić te mapy, w ten sposób przyspieszyć swój proces i nie płacić za to, że te rastry są naniesione. To jest jeden z przykładów, natomiast generalna zasada mówi o możliwości przejęcia części obowiązków. Oczywiście za zgodą i chęcią organów. Szanowni Państwo, też w kontroli umożliwienie, to o tym mówiłem, informacja o procedurach kontroli na stronach internetowych, żeby przedsiębiorca nie był zaskakiwany. Możliwość złożenia skargi do sądu, to też nowość, na postanowienie organu kontroli. I to, o czym mówiłem, ta ciekawostka. Odstąpienie od karania przedsiębiorcy rozpoczynającego wykonywanie działalności gospodarczej. Administracja często jest związana tym, że musi ukarać, bo jeżeli nie ukaże, to od razu jest podejrzenie dlaczego i dyscyplina budżetowa i problemy. Administracja dostanie z ręki prawo do odstąpienia od karania przedsiębiorcy w okresie pierwszych 5 lat jego działalności, ale tylko raz. Tylko raz przedsiębiorcę, co do którego stwierdzimy zasadność kary, będzie można odstąpić od karania. I proszę Państwa, pierwsza rzecz. Minister finansów ostatnio był atakowany za te 80% w instrukcji ministra Kapicy. Myśmy się zwrócili z pytaniem, dlaczego takie rzeczy w administracji się zdarzają. Proszę Państwa, według ministra finansów intencje były dobre. Znaczy chodziło o to, aby wskazać taką grupę przedsiębiorców do kontroli, co do których jest podejrzenie, że coś tam się nie tak dzieje, a nie o to, żeby wykazać braki u wszystkich. Czyli jak leci i 80% z nich ma być ukaranych. Wychodziło o tą selekcję. No tak przynajmniej tłumaczył to minister finansów. My w tej ustawie zapiszemy obowiązek takiego selekcjonowania podmiotów do kontroli, który jest robiony na podstawie analizy ryzyka naruszeń. Przedsiębiorca dobry nie powinien być nękany dlatego, że łatwo jest go skontrolować. Tylko przedsiębiorca, co do którego jest uzasadnione podejrzenie, że może być coś nie tak, może być kierowana do niego kontrola. Dzisiaj wiemy, jak to działa. Organy kontrolne często wyrabiają statystykę u tych, u których najłatwiej jest skontrolować. I tego, ten proceder, mówiąc brzydko, chcemy krótkim cięciem powstrzymać, kierując tą zasadę w ustawie.